Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Brodatego Geeka. Dzisiaj recenzja zestawu, o który pytało wielu z was. Drzewko bonsai. Seria Creator Expert, czy też LEGO Adults, no i mamy tutaj 878 elementów za 229 zł i 99 groszy, ale ten egzemplarz przyjechał do mnie z Alto i tam też możecie go kupić zdecydowanie taniej, właściwie nie ten egzemplarz, jakiś inny, ale taniej. Co do samego drzewka, mamy tutaj jakby dwa w jednym, no bo możemy mieć takie drzewko, jakie widzimy tutaj, czyli takie zielone, intensywne, ale możemy też mieć takie drzewko, które dopiero co zakwitło i tutaj mamy takie jakby wisienki kwitnące, które wcale nie są wisienkami, tylko są żabkami. No i mamy też takie różowe kwiatuszki, więc jeśli chcecie mieć dużo roślinności z zestawu jakiegoś, to ten zestaw na pewno pod tym kątem będzie świetny. No i mamy tutaj też całą masę brązowych tajli, więc też do robienia jakichś takich drewnianych podłóg to też będzie spoko opcja. Tutaj oczywiście mamy informację o tym, że możemy sobie podmienić te korony drzew, pozmieniać kolory. Tutaj też widzicie, że możemy zdjąć doniczkę z tego podestu, na którym ona stoi, no a tutaj są podane wymiary 18 cm wysokości i 20 cm szerokości tego zestawu, jakby w tym miejscu ta szerokość, bo tutaj zdecydowanie jest mniej. No dobra, zajrzyjmy do pudła. Jak na tak duży zestaw mamy naprawdę cieniuteńką wręcz instrukcję. Ona jest podzielona na 100 parę kroków. Samych stron też jest coś około 70. I zwróćcie uwagę, że ona chyba jest po prostu tak zrobiona pod takiego typowo dorosłego odbiorcę. Tutaj też możecie zobaczyć, jak wyglądają te wszystkie korony drzew na różowo. I mamy informację, że 101 żab tutaj jest użytych. No to zupełnie jak 101 dalmatyńczyków. Tutaj mamy też takie luźne groszki, które wsypujemy, które mają imitować ziemię. I też wam zaraz pokażę, jak to wygląda w worku, bo właśnie podział klocków na worki jest też bardzo nieoczywisty. Zwróćmy uwagę na to, że worek numer 3 wygląda tak. Wygląda troszeczkę jak fragment worków do LEGO Arts i tutaj zdecydowanie ilość tych groszków jest przydatna, bo też w momencie, kiedy sobie taki zestaw po jakimś czasie rozłożymy, to później możemy sobie zrobić z tego jakiś wybrukowany chodnik, który będzie powiedzmy w takiej stylistyce renesansowej i to wtedy będzie super sprawa. Co do pozostałych worków, w ogóle numerów mamy tutaj 6, one też bardzo są podzielone kolorystycznie. Tutaj mamy takie odcienie brązu, to chyba jest jedynka i tutaj sobie startujemy dopiero z przygotowaniem tej centralnej części, takiej bardziej powiedziałbym od strony wnętrza. Czwórka, tutaj jest bardzo zielono, mamy całą masę tych małych listków, również tych dobrze nam znanych dużych liści. Tutaj zakładam, że robimy sobie właśnie ten podest, bo jest duża ilość brązowych klocków, no to pewnie się mogą kruszyć w przyszłości, a tutaj zwróćcie uwagę na ten worek, ponad 100 różowych żabek. Zastanawiam się, co można by z nimi zrobić tak w przyszłości, może jakąś inwazję różowych żabek, albo zrobić z tego coś na wzór elementów do jakiejś cukierni, albo domu Baby Jagi, to mogłoby być spoko. No, pooglądaliśmy, trochę się pozastanawiałem, podziwiłem, także można przejść do recenzji. Drzewko po złożeniu od razu zakwitło i przyznam szczerze, że ten wariant podoba mi się zdecydowanie bardziej. Miałem zostawić pierwotnie drzewko w tej wersji mocno zielonej, ale stwierdziłem, że 101 żabek, no to nie jest takie, wiecie, no coś normalnego, coś oczywistego w zestawach. I te 101 żab, które tutaj mamy, to jest też rekordowa ilość żab w jednym zestawie LEGO. No bo po to są rekordy, żeby je ustanawiać i przebijać jeszcze większymi liczbami. W tym wypadku 101 żab, nie wiem, gdzie się może pojawić w innym zestawie, może w plagach egipskich. Co do tych zielonych elementów, ja też je tutaj mam pod ręką. Ja za chwilkę wam pokażę, jak to wszystko wygląda, kiedy zmieniamy sobie te wszystkie elementy i z drzewka różowego będzie nieco bardziej zielono. Ale co do samego wyglądu, tutaj też pokażę wam, jak to wszystko wygląda, jak to zostało zbudowane i skonstruowane. Mamy przede wszystkim taki postument pod drzewko i to jest taka podkładka, która ma imitować jakąś taką drewnianą podstawkę. Szczerze mówiąc, spoko, też myślę, że taka ilość brązowych tajli jest przydatna, żeby to po prostu rozłożyć i wykorzystać jako jakąś drewnianą podłogę. Aczkolwiek jak potrzebuje się dużo brązowych tajli, to po prostu się je zamawia na Bricklinku i się z nich coś buduje, ale jako taki starter jest całkiem spoko. Tak to wygląda od spodu, więc tutaj już jakiegoś mega szału nie ma, ale jako właśnie taki wypełniacz podstawka jest ok. Chociaż czy taka donica potrzebuje tej podstawki? Niekoniecznie. Ten zestaw mógłby być
być sprzedawany właśnie w takiej formie, bez tej ilości takiej nadprogramowej tych brązowych klocków, no ale spoko. Co do też rekordów ilości, to myślę, że tutaj może Was troszeczkę zaskoczyć wypełnienie tej donicy, bo mamy tutaj 200 groszków w jednych kolorach, w drugich, trzecich i czwartych, bo z tego co pamiętam chyba są 4 różne odcienie. No i mamy to w jednym worku, to jest chyba worek numer 3, gdzie po prostu musimy te wszystkie groszki wymieszać i je tutaj wsypać. I tak je później powciskać, żeby to imitowało ziemię. Spoko, całkiem kreatywnie to wygląda. Co do samej donicy, ja Wam też jej tutaj nie odwrócę, bo wszystkie te groszki się wysypią, ale mamy podstawki zrobione z opon i dzięki temu w momencie, kiedy kładziemy donicę na podstawie, ona jest stabilna i nie odjeżdża. I dlatego też nie rozumiem tej podstawki, dlatego że jeśli kładziemy to na śliskiej powierzchni, to po prostu podstawka zjedzie, to wszystko się rozsypie i 200 groszków no rozsypie się po całym pokoju. Ja nawet kilka wysypałem i chyba jednego połknął mój pies, ale nic mu się nie stanie. No i co do tej donicy, w momencie kiedy to postawimy tak, to się trzyma, to jest stabilne i tutaj zobaczcie, trzęsie się cały stół, ale nie trzęsie się to wszystko i nie wypadnie i się nie ześlizgnie raczej, chyba że będziemy z tym robić coś kosmicznego. No ale dobra, pokażę Wam też, jak to wygląda z pozostałych stron, żebyście mieli taki lepszy ogląd sytuacji i też pokażę Wam to z bliska. Mamy tutaj te żabki, mamy również też te niewielkie kwiatuszki i to naprawdę wygląda spoko. To rzeczywiście z daleka tworzy taki obraz, takie złudzenie, że może to rzeczywiście jest naturalny kwiatek, albo że to jest w ogóle taka sztuka. Dość niecodzienna, dość dziwna, że to jest drzewko zrobione z czegoś nietypowego, co drzewkiem oczywiście nie jest, ale naprawdę to się może podobać. Troszeczkę może tutaj można było inaczej te korzenie rozwiązać, czy też na przykład zakryć te study, bo tutaj wystarczyłoby dać slopy, jakieś serki, zastawić całkowicie te wystające study i całkowicie je odstudować i dzięki temu już z dala całkowicie można się nabrać, że to rzeczywiście nie jest naturalna roślinka, czy że rzeczywiście to nie jest przedstawienie roślinki za pomocą czegoś innego niż klocki. Tutaj widać, jak się przyjrzymy. Ale ogólnie rzecz biorąc, odbiór bardzo pozytywny. No i co do wyglądu, jak to się prezentuje w momencie, kiedy sobie to wszystko odpinamy. Mamy takie segmenty, o, odpiął się właściwie za dużo o jeden segment. Tutaj mamy coś, co imituje tak jakby pień drzewa, który gdzieś tutaj wyrasta. No i w momencie, kiedy chcemy zrobić drzewko zielone, cyk, robimy to w ten sposób i robimy sobie tak z trzema pozostałymi modułami i też takim czwartym niewielkim, który jest tutaj na środku. Ja to też sobie od razu odepnę, tylko będę się starał robić to w taki sposób, żeby to się nie rozpadło, nie rozleciało i wszystko mi tutaj nie wystrzeliło gdzieś w kosmos. Może będzie prościej, jak poodpinam te moduły. Dobra, to odpinamy. Tutaj zostawiamy sobie, żeby tego aksla gdzieś tam nie wymęczyć i nie rozwalić całkowicie. Tutaj też odepniemy sobie ten moduł. O, dobra, nawet bez szwanku się to udało zrobić. I tutaj sobie też właśnie odepniemy ten element i będziemy przypinać już zielone wykończenie. A tutaj jest jeszcze jedna żabka, właśnie nie mówiłem Wam wcześniej, w innym kolorze. No i dobra, ustawiamy sobie listki. Te różowe odstawiam gdzieś tam dalej na bok. Cyk, cyk. I tutaj to drzewko wygląda na takie mniej gęste. Wygląda na mniej gęste dlatego, że też po prostu mamy fizycznie użytą mniejszą ilość tych po prostu właśnie elementów roślinnych i przez to drzewko może wyglądać się takie nieco bardziej ogołocone, takie troszeczkę biedniejsze. I tutaj z daleka też zdecydowanie mniej podoba mi się właśnie ta zielona wersja. Wolę tą różową, tą zakwitłą, bo po prostu to złudzenie optyczne, że wiecie, stoicie tak 2-3 metry od drzewka i sobie możecie pomyśleć, to rzeczywiście jest drzewko, a tutaj, o, ktoś zbudował drzewko z klocków. I to jest taka dyskretna różnica, ale jeśli Wam też bardziej się podoba ta wersja drzewka, które zakwitło, no to tutaj macie naprawdę bardzo dużo elementów, z których możecie sobie tworzyć zieleń, na przykład w Waszym mieście, czy na Waszych makietach, czy gdziekolwiek chcecie, bo przez to, że mamy te warianty wyboru, to to, co Wam jest niepotrzebne, możecie sobie rozłożyć i całą masę naprawdę świetnych elementów wykorzystać do własnych konstrukcji. Czy polecam drzewko bonsai? Wydaje mi się, że polecam, dlatego że to jest taki ciekawy eksperyment, takie Lego na nowo. Lego, którego do tej pory nie było, to jest zestaw bardzo nieoczywisty. Ja też będę chciał przetestować kwiaty, ale co jest istotne jeszcze w tym zestawie, to zwróćcie uwagę na to, że mamy informację o tym, że Lego chce do 2030 roku jakby wyeliminować plastik i tutaj mamy też informację, że część z elementów, bardzo duża zresztą część, która w tym zestawie się pojawia, jest wykonana z roślin. No i mamy tutaj choćby właśnie te
duże liście, czy też te małe białe listki, no i też te rogi, które tutaj robią nam zapnącza, ale też jeśli szukacie inspiracji, jak na przykład w nieco inny sposób wykorzystać te konstrukcje, no to proszę bardzo, cyk, i tutaj możecie zobaczyć, jak się zainspirować i na przykład z tego drzewka, czy też na wzór tego drzewka zrobić kompletnie inne, kompletnie odjechane wręcz konstrukcje. To drzewo minifigurkowe naprawdę wygląda świetnie, no i tutaj też takie zaimprowizowane akwarium też prezentuje się całkiem zacnie. Tutaj mamy jeszcze, o, na przykład drzewko separatorowe. Jeśli macie dużo separatorów, tak jak ja na przykład, i nie wiecie, co z nimi zrobić, możecie z nich zrobić drzewko. A ja, cóż, polecam, choćby dlatego, że mamy tutaj 101 różowych żabek, choćby dlatego, że mamy tutaj naprawdę całą masę roślinności i szczególnie jeśli uda wam się trafić ten zestaw w dobrej cenie, to warto się na niego pokusić, bo to też będzie naprawdę ciekawa ozdoba półki. Na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!